Hipolitów jest niewielką miejscowością w województwie podlaskim. Miejsce wydaje się być opuszczone przez ludzi i Boga. Przy głównej drodze stoi tylko kilka domów. W jednym z nich przez lata dochodziło do prawdziwej rzezi niewiniątek. Prawda wyszła na jaw dopiero w październiku 2012 roku. Mieszkańcy miejscowości jednak niezbyt chętnie poruszają ten temat. W zaniedbanym domu z białej cegły i całym dachem krytym eternitem mieszkała Beata Z., 41-letnia kobieta wraz ze swoimi dziećmi. Kobieta jakoś wiązała koniec z końcem, żyła z pracy dorywczej. Jej mąż Andrzej zmarł w marcu 1999 roku. Beata Z. natomiast od lat była w związku ze swoim sąsiadem Antonim G., 54-letnim mężczyzną. W sierpniu 2012 roku zmarła jej teściowa. Jak później twierdził jej adwokat, oceniając jej sytuację, kobieta stała się beneficjentką bardzo nieudolnej pomocy państwa i pomocy społecznej. Ludzie w wiosce od dawna o niej plotkowali. Uważali, że źle się prowadzi. Mieli ją często odwiedzać różni mężczyźni i nieodpowiednio opiekuje się dziećmi. Takie głosy chodziły po wiosce. Rodzina była pod opieką miejscowego GOPS-u. W 2004 roku z powodu zaniedbań do pracownika socjalnego dołączył kurator sądowy, który sprawdzał rodzinę raz w miesiącu. Z akt wyłania się niepokojący obraz rodziny. W mieszkaniu panował nieład, ale dzieci nie chodziły głodne. Dzieci były zżyte z matką, która od kiedy zachorowała na poważną chorobę nerek, nie zaglądała do kieliszka. Antoni niewiele pomagał kobiecie. Kurator sądowy więc poprosił matkę kobiety, aby zajęła się dwójką młodszych wnucząt. Jednak nie wyraziła ona na to zgody. Powodem miała być zła sytuacja materialna oraz mała przestrzeń, mieszkania. Chodziło o dwa pomieszczenia. Pracownicy socjalni w końcu zauważyli niepokojące zachowanie i zmiany w wyglądzie kobiety. Tłumaczyła się, że przytyła po zimie, a później na wiosnę schudła. Beata potrafiła dobrze kamuflować swój stan. Zawsze chodziła w luźnych ubraniach. Nawet jej rodzina, z którą miała prawdopodobnie sporadyczny kontakt, nic jednak nie zauważała. Według wersji oficjalnej Antoni też nie zauważył. Pracownicy społeczni przekazali policji jednak notatkę o możliwości popełnienia przestępstwa. 41-latka widywana była w ciąży, potem nagle schudła, a w rodzinie nie pojawiało się żadne nowe dziecko. Policjanci więc dokładnie zainteresowali się kobietą, bo przed kilku miesiącami widziana była w zaawansowanej ciąży, a potem nikt nie widział dziecka, powiedział Andrzej Baranowski z białostockiej policji. Beata w śledztwie przyznała się do zabicia piątki swoich nowonarodzonych dzieci. Ustaliliśmy, że Beata Z. w latach 1998-2012 urodziła 8 dzieci. Wszystkie urodziły się żywe. Dwójka z nich ma dziś 7 i 10 lat. 5 nie żyje, a 6 los jest wciąż nieznany, mówi Maria Kudyba, rzecznik prasowy łomżyńskiej prokuratury. Policja w czasie przeszukania posesji odnalazła 4 ciała noworodków. Wstydziłam się, że po raz kolejny zaszłam w ciążę. O moich ciążach wiedzieli ludzie we wsi albo się domyślali, mówiła w śledztwie Beata. Badania DNA szczątków potwierdziły, że były to dzieci Beaty i Antoniego. Wszystkie niemowlaki pochodziły z donoszonych ciąż. Urodziły się zdrowe, mogłyby teraz żyć. Kobieta mogła je oddać zawsze do okna życia lub zostawić, podrzucić w szpitalu. Wybrała inną drogę. W ocenie sądu rodziła sama w domu. Zwykłym nożem odcinała pępowinę, po czym zmywała krew. Ubierała noworodki i wynosiła je w osobnione miejsce, piwnice lub strych. Tam przez wiele godzin umierały w męczarniach w samotności z głodu i wyziębienia organizmu. Tam nikt nie słyszał ich płaczu. W 1998 roku Beata urodziła syna będącego owocem romansu z Antonim. Za śmierć tego dzieciątka nigdy nie odpowiedziała. Sprawa została umorzona. Początkowo utrzymywała, że dziecko zostało jej odebrane przez teściową i męża. W liście z aresztu do swojej dorosłej córki wyraziła nawet nadzieję, że chłopiec żyje. Czy kłamała w liście? Ostatecznie stwierdziła, że to jej mąż zabił chłopca. Miał żywego noworodka przewiązać przewodem elektrycznym, przywiązać do głazu i wrzucić do pobliskiego stawu. Jednak policja przeszukała wskazane miejsce i nie znalazła tam zwłok. Pozostaje nam mieć nadzieję, że pierwsza wersja jest prawdziwa i teściowa zajęła się dzieckiem. Może oddała je do okna życia, może żyje i ma szczęśliwe życie.
prawdopodobnie już nigdy nie poznamy prawdy. W 2000 roku kobieta samodzielnie urodziła synka. Odcięła pępowinę, ale z powodu braku umiejętności nie związała jej. Dziecko zostało przez nią ubrane i nakarmione. Zaniosła je na strych i położyła na stercie starych ubrań. Przyszła tam jeszcze raz, aby go nakarmić. Następnego dnia już nie żył. Jego ciało ukryła na strychu. W 2003 roku na świat przyszła jej córeczka. W jej przypadku postąpiła tak samo jak z poprzednim dzieckiem. W 2008 roku Beata ponownie urodziła chłopca. Jego ciało ukryła na terenie stodoły, ponieważ obawiała się, że jej córka, którą pozostawiła przy życiu, może wiedziona ciekawością znaleźć zwłoki na strychu. W 2010 roku urodziła chłopca. Twierdziła, że dziecko owinęła kocykiem i położyła się spać. Po obudzeniu stwierdziła, że noworodek jest martwy. Następnie ukryła zwłoki w podpiwniczeniu stodoły. W 2012 roku kobieta urodziła dziewczynkę. Jak sama zeznawała, owinęła noworodka kocykiem, wyniosła i zakopała żywcem za zabudowaniami gospodarczymi. Matka po chwili wykopała zwłoki własnego dziecka, wrzuciła je do szopy, gdzie przetrzymywany był pies rasy husky. Następnego dnia zwłok już nie było. Szczątków nie odnaleziono nigdy, pomimo że pies został gruntownie przebadany. Kobieta później utrzymywała, że trójka dzieci urodziła się już martwa, a czwarte umarło krótko po narodzinach. Również twierdziła, że w 2008 roku nie urodziła żadnego dziecka. Beata zostawiła przy życiu dwójkę dzieci ze swojego związku z Antonim. Byli to dwaj chłopcy, urodzeni w 2003 i 2005 roku. Dlaczego zostawiła tą dwójkę przy życiu? Nie wiadomo. Na ostatnie informacje, jakie trafiłem w mediach, mówią o tym, że chłopcy znajdują się pod opieką rodziny zastępczej. Nie wiem, jak jest teraz, ale mam nadzieję, że ten koszmar nie odcisnął na nich piętna, choć samemu trudno mi uwierzyć w to, co właśnie mówię. Biegli orzekli, że Beata była świadoma swoich czynów oraz że w zasadzie nie odczuwała poczucia winy. W życiu byłam szczęśliwa tylko raz, gdy urodził się Piotruś. Synek zmarł po 5 miesiącach. Już w dniu pogrzebu mąż mnie pobił. Cały czas się nade mną znęcał. Gdy chodziłam z córką w ciąży, to mąż strasznie pił i nie oszczędzał mnie. Musiałam wszystko robić w gospodarstwie. Gdy byłam w 5. miesiącu ciąży, zachorowałam na zapalenie płuc. 2 tygodnie leżałam w szpitalu. Mąż odwiedził mnie tylko raz. Gdy siedziałam na suszarni w obsikanych rajstopach, to bardzo się denerwowała. W domu było zimno, nie było czym palić, mówiła Beata. Chłopczyk zmarł w marcu 1991 roku. Kobieta już rok później powitała na świecie swoją pierwszą córkę, Katarzynę. Mąż miał dalej pić i ją bić. Dziecko ewidentnie mu przeszkadzało, jednak dziewczynce udało się przeżyć. Dziś jest już osobą pełnoletnią. W sądzie skorzystała z prawa do odmowy zeznań. Przez ostatnie lata mieszkała poza domem rodzinnym i najpewniej nie była świadoma tego, co robi jej matka. W 1994 roku w rodzinie narodził się kolejny syn. On również przeżył. Znajdował się w takiej samej sytuacji jak jego siostra i również odmówił składania zeznań w czasie rozprawy. Jak był mały, to 2 razy miał zapalenie płuc, wspominała oskarżona. Beata nie była zadowolona ze swojego życia. Skarżyła się na złe warunki bytowania i wszechobecną biedę. W 1998 roku Andrzej wyjechał do pracy we Włoszech na okres 4 miesięcy. W tym czasie morderczyni wdała się w romans z Antonim i zaszła z nim w ciążę. Mąż, gdy się dowiedział, że jestem w ciąży, to wrócił. Powiedział, że nie będzie chował tego dziecka, że nie chce w domu żadnych bękartów, opowiadała. Gdy zaczęły się bóle, prosiłam go, by wezwał karetkę. Nie zrobił tego. Zawołał teściową, mieszkała z nim w osobnym mieszkaniu tego samego domu. I ona odebrała poród i zabrała chłopca na swoją stronę. Wtedy mąż mnie pobił i zgwałcił. Dopiero potem teściowa przyniosła dziecko. Ubrałam jej i położyłam w kuchni na tapczanie, a wtedy mąż zaczął chłopca dusić. Ja krzyczałam, żeby tego nie robił, ale on nie reagował. Kazał mi się ubrać. Poszliśmy na podwórko, mąż wziął z okienka drut i kamień spod chlewika. Kamień położył na piersi dziecka i obwinął drutem. Kazał iść ze sobą nad staw oddalony od domu około 300 metrów. Tam wrzucił dziecko. Nie wiem, czy wtedy żyło, opowiadała Beata. Na pytanie, jaki stosunek do tego wszystkiego miał Antoni, odpowiada. Jemu tak wygodniej było. Musiałam mordować te dzieci, żeby z nim być. Bałam się ludzi,
dzieci, a przede wszystkim jego, bo on tak reagował krzykiem, wyjaśniała Beata. Morderczyni zapewniła, że ze swoim partnerem współżyła niemal co dnia. Kolejne ciąże również im w tym nie przeszkadzały. Antoni miał świetnie zdawać sobie sprawę z błogosławionego stanu Beaty. Jednak nigdy miał nie pytać, co się stało z dziećmi. Co prawda wmawiała mu nieraz, że poroniła, ale on nie wchodził w szczegóły. Kobieta uważała, że po prostu tak było mu wygodniej. Żeby on się jeszcze inaczej zachowywał, to bym urodziła te dzieci i wychowała, żaliła się Beata. Według mieszkańców wsi Antoni nie był jedynym mężczyzną w życiu Beaty. Sama przyznała, że sypiała z jego bratem, który w chwili wyjścia na jaw całej sprawy już nie żył. Jednak była pewna, że jej partner jest ojcem dzieci, ponieważ jego krewny używał prezerwatyw. Sąd przyjął, że o wszystkich ciążach wiedział Antoni. Mężczyzna w procesie odmówił składania wyjaśnień, powołując się na bliskie stosunki osobiste z oskarżoną. Był w końcu ojcem jej dwójki dzieci. W śledztwie prokuratura nie znalazła dowodów, by miał on związek z morderstwem noworodków. Mężczyźnie nie udało się postawić zarzutów, ani ewidentnie stwierdzić jego winy. Pozostał wolnym człowiekiem. Ciekawi was pewnie, jaki padł wyrok w tej sprawie. Społeczeństwo, media już osądziły moją klientkę jako kolejną dzieciobójczynię, kolejnego potwora, który tym razem dopuścił się zabójstwa kilkorga swoich dzieci. W toku tego procesu zobaczycie ewidentnie, że nie mamy do czynienia z taką osobą. Tak naprawdę tutaj na ławie oskarżonych powinno prawdopodobnie zasiąść państwo polskie, kościół katolicki, jak i również społeczność lokalna, która w taki, a nie inny sposób powodowała, że życie tej kobiety wyglądało jak wyglądało. Żyła w drastycznych warunkach i zechce o tym wszystkim powiedzieć, mówiła mecenas Edyta Tawrel, obrońca Beaty. Podczas pierwszej rozprawy Beata odmówiła składania wyjaśnień, zaprzeczyła, że dokonała morderstwa swoich nowonarodzonych dzieci. Zmieniła linię obrony i twierdziła, że jedynie nie udzieliła dzieciom pomocy. Gdyby te dzieci żyły, to bym je chowała. Ja tych dzieci nie zabiłam, nie udzieliłam im pomocy, bo się nie znam. Nie pochowałam, bo nie miałam za co. Nie wezwałam karetki, bo się wstydziłam, że biednie żyłam. Tłumaczyła się w sądzie ze swojego postępowania Beata. Dlaczego pani zmienia wcześniejsze zeznania, w których przyznała się pani do tych zabójstw? Pytał na ostatniej rozprawie Janusz Sobieski z prokuratury okręgowej w Łomży. Bo każdy na mnie naciskał. Policjanci powiedzieli, żebym się przyznała, to szybko się skończy, odpowiadała. Ale kłamała pani także w liście do córki w sprawie okoliczności narodzin chłopca w 1998 roku. Dlaczego? Dopytywał oskarżyciel. Nie umiem tego wytłumaczyć. Beata Z. spuściła głowę. Sąd nie miał wątpliwości. Beata Z. dostosowała się do sytuacji, w jakiej żyła. Uznała, że jak urodzi te dzieci, to się ich pozbędzie i podejmowała wszelkie działania do tego, aby te niechciane ciąże zakończyły się porodem, mówił sędzia Leszczewski. Sąd wziął pod uwagę jako kluczowe oraz wiarygodne dla sprawy pierwsze zeznanie, które było złożone w śledztwie. To w nim Beata przyznała się do 5 zabójstw. To wtedy morderczyni spontanicznie ujawniła szczegóły swoich zbrodni oraz uczestniczyła w wizji lokalnej. Już w wcześniej wspomnianym liście do swojej córki Katarzyny wspominała, że żałuje tego, co zrobiła. Chciała wyrzucić z siebie tę tragedię, którą cały czas w sobie nosiła, mówi w uzasadnieniu wyroku przewodniczący składu orzekającego sędzia Jan Leszczewski. Przyjął też, że działania Beaty Z. były zorganizowane i celowe. Kobieta ciążę ukrywała, zaprzeczała, gdy była o nie pytana, potem swoje działania planowała tak, by nikt nie widział porodu i nie zorientował się, że miał miejsce. Sąd przywołał opinie biegłych, według których kobieta jest osobą chłodną, uczuciowo skoncentrowaną na sobie i którzy nie znaleźli dowodów, by przy porodach była na przykład w szoku. Sąd uznał oskarżoną za winną zarzucanych jej czynów i skazał na karę 25 lat więzienia. Stwierdził, że wyższy wymiar kary dożywocie miał znamiono zemsty, które jest niedopuszczalne. Uznał, że kobieta działała w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia i wbrew prawnemu obowiązkowi podjęcia opieki nad nowo narodzonymi dziećmi. Moi drodzy, i to tyle na dziś w dzisiejszym odcinku. Gorące podziękowania dla Gosi Nięć po raz kolejny za pomoc w opracowaniu tego materiału i zebraniu informacji. Również ja, jak i zachęcam was, jeśli kiedyś będę przebywał, będzie mi dane być w okolicach miejsca, gdzie spoczywa
szóstka tych małych aniołków, to zachęcam, abyście wpadli, odnaleźli grób i zapalili jakąś lampkę, bo no jest to tragiczna sprawa. To tyle na dziś, pozdrawiam Was gorąco i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale Strefa Mroku. Trzymajcie się ciepło.